Polski import z Kazachstanu jest znacznie większy niż eksport. Z Kazachstanu importujemy głównie surowce mineralne, gaz, ropę naftową. I to jest wartość powyżej 3 miliardów złotych rocznie. Natomiast eksportujemy bardzo różne towary, ale są to przede wszystkim towary przemysłowe. Jest to jeden z wielu krajów w Azji Centralnej, który ma umowę o wzmocnionym partnerstwie z Unią Europejską. Oznacza to, że inwestycje europejskie, szczególnie w Kazachstanie, są jak na warunki tamtejsze w miarę dobrze chronione. Ambicją prezydenta jest reforma, stopniowa demokratyzacja, a także unowocześnianie Kazachstanu jako gospodarki. Także wydaje się, że w długim okresie Kazachstan powinien się demokratyzować. Ale trzeba też zwrócić uwagę na to, że pewnym elementem kultury krajów tamtego regionu jest pewna doza autorytaryzmu. My nie możemy tych krajów porównywać jeden do jednego z Europą Zachodnią. Jest to kraj bogaty. Produkt narodowy Kazachstanu na głowę jest prawie taki sam jak w Polsce, dzięki eksportowi ropy naftowej, a poza tym kraj ten liczy tylko 18,5 miliona mieszkańców. Oczywiście Kazachowie mogą przyjeżdżać do Polski. Pytanie jest takie, czy rzeczywiście mieliby taką ochotę.